Proszę pana, zacznijmy od motywów walki łupa. Co pana kierowało? Wychowałem się w rodzinie ukraińskiej. Ojciec i matka byli Ukraińcami. Po linii matki tak samo dwóch braci zginęło u wolności Ukrainy w latach 1914-18 były w ukraińskiej galickiej armii. Zginął również brat ojca, czyli byłem z rodziny ukraińskiej. Nie były mi obce wiedza, o co chodzi, dlaczego i o co walczę. A więc jednym słowem zajęknijmy to o zdobycie niepodległości narodu ukraińskiego. To była pierwsza idea, jakby powiedzieć, myśl, która przewodnia mnie zawsze kierowała się nią. I tak w 1944 roku, 4 lutego, przepraszam, Niemcy rozwiązali gimnazję, bo ja chodziłem do gimnazjum w Sokalu, wróciłem do domu. W domu była, wstąpiłem zaraz na drugi wieczór do junactwa, to jest młodzieżowa organizacja, a z nią już dalej mój los toczył się aż do 1947 roku. To znaczy nie samą organizację, później wstąpiłem najpierw jako łącznik, później jako samoobronnych w kuści, jak to mówią u nas. Niektóre wyrazy będą, nazwy polskie tu nie będą odpowiadać. Ale będę nazywał to jak u nas, SKW to nazwali, samoobronne kuściowe oddziały. Stan tego pod koniec, gdzieś 45 na 6 zostałem przydzielony do służby DSB, tak zwane służby bezpieki. I tam byłem do jesieni 1946 roku. To była nadrejonna bojówka. Około nas 44 do 50 osób. Zawsze zmienne były te. I w 1946 roku jesienią, gdzieś wrzesień, a może i później, tak dokładnie z latami, już teraz to nie pamiętam, zostałem przeniesiony do redakcji podziemnej, czyli do propagandy. Ja też to była ochrona jak taka prowidnika, wtedy to się nazywało, a zarazem przynoszenie odebranych przez radio, spisane z angielskiego języka, z francuskiego, tłumaczenie na ukraiński do drukarni. W drukarni pomagało się tam z odtworzenia tych literatury. W języku nawet angielskim, francuskim były znowu, gdzie zbrodnie podokonywali NKWD czy UB i te wysyłało się z zagranicy. Ale to nie nasza już była sprawa, to brali łącznicy. Tak. Którzy, proszę pana, a czy często brał pan udział w walkach zbrojnych? Brałem. Może pan podać przykłady, opowiedzieć o tym? Brałem u Żużel, u Hulcze, u Chorobrów i szereg innych. Z kim były starcia? Z NKWD i z UB, i z KBW. Na chwileczkę. Ja chciałem pana jeszcze raz spytać o takie bezpośrednie motywy ideologiczne, które panu przyświecały, kiedy wstąpił pan do UPA. Tak. Jak to ideologiczne? To znaczy, jakie marzenia, jakie idee panu przyświecały? Marzenia to, że była wolna Ukraina. Żeby naród nasz miał swój rząd, swój sztandar, swój hymn, swoją armię, swój pieniądz. Te atrybuty, które mówią o niepodległości jakiegoś narodu czy państwa w tym wypadku. Wróćmy do walk zbrojnych. Mówi pan, że brał pan udział w walkach zbrojnych. Proszę opowiedzieć nam o tym. Brałem. To było w tym. Wiosną nas zaatakował w 1946 roku NKWD w Uchrynowskich, Dłubiczowskich lasach. Tam brałem udział. Później w Chorobrowie brałem udział. Tam był znów 5. Pułk Wojska Polskiego, gdzie Jaruzelski był tam. Później brałem w Hulczu, a przedtem byłem jeszcze w Żużelu i szereg innych potyczek, których ja dokładnie to tu mówię. Może pan opowiedzieć o swoich wrażeniach z tej walki? Przy panu ginęli ludzie? Ginęli i z tej strony, i ginęli z tej strony. Na przykład w Hulczu zginął dowódca, szef naszego wywiadu, jak to się mówi, wojskowego, Olech, obok mnie, przy szturmie na tak zwaną czytelnię. Taki był loch, jak to nazywałem, taka, gdzie ludzie składają ziemniaki czy inne tam
w Czech my mieli zająć tą, z tego lochu, przyliwać okna. I w tym momencie, jak my dobiegali, on dobiegł pierwszy, za nim biegł taki Zenek, miał pseudo Zenku, a za nim ja. Wtedy on dostał całą serię w boku. I tam skończył się. To był pierwszy. A później było różnych i zabici, i ranni. Ginęli pana przyjaciele? Tak. No przecież ty, czy jak ranni byli, to pod Baryszyną na zasadzki wpadliśmy. Nie wiem, kto był, czy to był KBW, czy to był wojsko, czy to był... Bo i Ruski tam byli w Rubiszewskim też. To było różnie tam z nimi. To Palienku był ranny w plecy. Wpadli, weszliśmy z lasu do wsi i do nas otworzyli ogień. O tyle szczęśliwy, że ten oficer z sygnałem strzał z pistoletu jakby nas uprzedził z tej zasadzki, ci co na nas robili zasadzki. Rozkoczyliśmy, bo nas było sześciu, rozkoczyliśmy się, nas dwóch legło w lewą stronę, od strony taka łąka była, a z drugiej strony było takie wzniesienie się, tak, jakby górka tak zwana. Czterech skoczył na drugą stronę. Wtedy zastępca dowódcy sotni, Maluni, jakośmy nazywali, krzyknął, że my przychodzili na, na drugą stronę, bo my nie mogli strzelać z tej strony. Bo to w ogóle łąka, tylko trzeba było się podnieść z tego rowu i wtedy można by się na tym. On przykrywał nas, usłaniał nas ogniem z RKM-u i tańci chłopcy, co byli na drugiej stronie z 10 szalówek i z PP-szy jeden. A my przeskakiwali na drugą stronę, wtedy Polienko dostał w plecy. Później zabraliśmy, ucofaliśmy się aż na Kurczuny. Proszę pana, był pan bardzo młodym człowiekiem. Czy przeżywał pan śmierć przyjaciół, czy też wrogów? Jak pan to odczuwał? Każde przeżycie śmierci, zginął mój brat Piotr. Też znaleźli ich w bunkrze pod Radkowem. Obecnie spoczywa Wasylowi. Ich znaleźli całe RI, to znaczy drużyny po polsku. Oni nie poddali się, poszczelali się wszyscy. Przecież śmierć brata, śmierć każdego żołnierza, który ze mną, którego ja znałem, czy nie znałem, był taki sam dla mnie ból, jakby ktoś umarł mnie z rodziny. Czy śmierć wrogów przeżywał pan także? Nie. Przeżywałem o tyle, że młodzi umierają, jako rozumowania, ale tak szczerze mówię, bo nie ma co ukrywać, nie przeżywałem tak daleko, z takim bólem, jak przeżywałem stratę własną. Proszę pana, często się oskarża UPA o akcję przeciwko ludności cywilnej polskiej. Co pan o tym wie, czy może powiedzieć? To jest gra w jedną bramkę. Ja pochodzę z Rubiszewskiego. Przed wojną był to Sokalski, a w 1939 roku włączono w lewą stronę Bugu, co zostało tam się z Sokalskiego powiatu do Rubiszewskiego. W 1943-1944 roku rozpoczęła się tam mordę, ale nie tylko Ukraińcy Polaków, ale Polacy Ukraińców. O tak przykład. Mojej żony wsi Szychowicy spalił BH i AK, Wiktora AK Batalion i Rysia BH. 193 osoby zamarły. Zagrenił 800, Łaskowiku 350 i tak tam jest kilkadziesiąt wsi, gdzie palili wieś za wsią. No aż do 2 czerwca ciągnęło się to 1944 roku. I ostatnia ofensywa AK i BH w 1944 roku, 2 czerwca, była ostatnim bojem Ukraińców z Polakami. Czy UPA w ogóle nie przeprowadzała akcji przeciwko ludności cywilnej polskiej, nie pacyfikowała wiosek? Pacyfikowało, rozsiliwało Polaków, tak samo jak rozsiliwali Polacy, Ukraińców. To było, jakby się mówi, jedny, drugi. Ja nie będę wchodził do tego, kto zaczął, kto pierwszy, to niech rozstrzygną historycy, ale fakt był, że jedni i drudzy mordowali. Tak jak powiedziała moja żona, wieś na tym. Czy w tego rodzaju akcjach też pan brał udział? Nie. Nie brałem. A słyszał pan o takich wypadkach? Czemu nie? Przecież we wsi Ostrów, w kolonii polską też zniszczyli ukraińskie oddziały. Proszę pana, jak to było, że opuścił pan UPA? Jak ta sprawa wyglądała, końcowy okres działalności UPA?
Ja opuściłem UPA z rozkazu. Nas zostało pięciu. Po przerwaniu się Uhrynowskich i Lesi, to był Uhrynus i tam taka była druga wioska. Dwa lasy się łączyły w kupie. Tam myśmy się przebili i błąkaliśmy, tak podeszli nad Bóg, ponad Bugiem, to Starogard wioska, później pod Wojsławicami na Łąkach leżeliśmy, później na tym Oszczowi leżeliśmy i nareszcie nie było co jeść. I pełniący obowiązki grupy, bo on nie był drużynowym, a nic, tylko ktoś zawsze w takim wypadku dowodził. Tak zwany Andriusza, pochodził on z Charkowa. Powiedział, nie mamy co tu robić. My w trzech idziemy w inne miejsce, wy w dwóch odłączajcie się i każdy na swoją rękę. Jeśli wam się uda gdzieś zaczepić, to macie pełne prawo odejść. I taki wykorzystałem moment, ponieważ ja miałem dokumenty na nazwisko Piotrowski Michał. I na tym jeszcze jak ja byłem w służbie bezpieki ukraińskiej, na tych papierach przyszedłem pod swoją wieś. Z tymi papierami miałem ich schowane między podszewką a butach cholewi. I przyszedłem tam, zdjąłem marynarki, bo byłem w polskim mundurze. Zdjąłem marynarki, tylko poszedł w spodniach i w tych butach. Weszłem do wsi, spotkałem Polaka Starczewskiego Władysława. On mi dał cywilne ubranie, przebrał mnie, spodni, marynarki dał i powiedział mi, że ze Żniatyna wyjechał pułk Wojska Polskiego i mogę w takim wypadku spokojnie przejść przez Żniatyn i dostać do lasu Liski, taki tam, a dalej już na polski teren i w Łaszczowie, że ludzie powywozili i jeszcze może ktoś jest w Werkowicach. Tam jest wąską torówka i tą wąską torówką ja dojechałem z Łaszczowa do Werbkowic. W Werbkowicach poznała mnie jedna z waręża. Zaczęła tam szumieć, że ja jestem syn Zagrody. I uciekłem z powrotem do Łaszczowa, do fotografa Polaka, który nam wyrabiał zdjęcia. Bo jak pan słyszał, od 1945 roku UPA współpracowało z Winem na tym terenie. I to bardzo mocno, tak, że Werbkowice robili tych samych Werbkowicach, tylko wcześniej, dwa lata, akcji Hrubieszów w 1946 zdobywany był razem wspólnie z wojska, partyzantami z Winu. Czyli była współpraca w linii wywiadu. To jest już nie było żadną tajemnicą. Wrócili wszyscy Polacy, którzy się kiedyś uciekli od UPA. Do swoich wiosek. Ryziewicz był sołtysem Polak w mojej wsi. Wrócił, a był nawet w milicji poprzednio. I nikt jego nie zaczepiał na tym. Także ten okres już był tak zwany nie zaczepianie. Proszę pana, jednak musiało istnieć coś takiego jak nienawiść między Polakami a Ukraińcami na tym terenie. Czy było coś takiego? Nienawiść datowała się od jak ja co, ja wiem, od ojca, od rodziny, ze szkoły, inne. To jest, zaraz po wojnie rozpoczęła się później parcelacja ziemi. Ukraińcom nie dawali ziemi. Musiał przejść na Rzymu katolika. W Leszkowi była fabryka, postawili, materiały wyrobiali, sukno tak. Musiał przejść na Rzymu katolika, z greku katolika, czy z prawosławia. Wtedy go przyjęli do pracy. To był taki pój. A na zakończenie, co było tragedią już, rozpoczęto po śmierci Piłsudskiego palenia, rozbierania cerkiew. Jest około 200 na Podlasiu, Chełmszczyźni, w Hrubiszowskim rozbierano cerkwie całkowicie. Kto bronił tych cerkwi, bito, a nawet były wypadki zabójstwa. Jednak w wioskach mieszkała ludność często wymieszana, czy było tak? Tak, było parę rodzin polskich w mojej wsi i nikt do 1938 roku nie czuł takiej nienawiści, a nawet i później można powiedzieć, chociaż tym przykładem Starczewski, on wiedział, że ja byłem i pomógł. Czy Polacy często panu pomagali, kiedy był pan potrzebny? To, jak ja powiedziałem, ten fotograf z Łaszczowa, co był, nie znam jego nazwiska,
Tylko jak się wjeżdżało, ja znam, który dom, dzieci wchodzi, bo ja jeździłem, zabierałem zdjęcia. On przyjeżdżał do nas do listu, czy gdzieś innym, gdzie umówione miejsce, robił zdjęcia do fałszywych dokumentów, a później któryś z nas z łączników musi podejść i te zdjęcia zabrać. Na tym. To się jechało też wtedy na lewych papierach do miasta i te zdjęcia miał, oto ja zapłaciłem. A jak było z papierami na nazwisko Piotrowski? W Bełzie był ksiądz Kania, który pomagał. Świadomie wystawiał nam metryki Rzymu katolików. I nie patrzył się, czy on tam ma w tych swoich rejestrach takiego, czy nie ma. Wystawiał nam te lewe, jakby to nazwać, delikatnie, ale szczęśliwe dla nas niektórych metryki. Proszę pana, kiedy wspomina pan okres walki w WP, jakie momenty panu najbardziej się utrwaliły? Co pamięta pan najbardziej wyraziście z tamtego czasu? To jest nie tylko sama walka, bo sama walka, czy wpadnięcie na zasadzkę, czy sam okres walki, boju, jakbyśmy nazwali, to dla żołnierza, jak pierwszy raz, to jakieś może wrażenie tam jest. Ale później to się przyzwyczaja człowiek i tak się tego najgorsze były obławy. Siedzenie, kiedy jak byłem w służbie bezpieczeństwa, przeważnie kierowali nas do wsi, bo od nich zależał porządek. Tylko na operacje znów wyciągali, czy w lesie tam na parę tygodni, znów na wsi. Od tych organów zależał porządek. I tu nie mamy co ukrywać, służba bezpieki jak ta, czy ta druga była UB, to było też o podobnych zadaniach formacji, które walczyły z cudzym wywiadem i kontrwywiadem. Na tym. To nie znaczy, że ja bezpośrednio był przysłuchiwał, czy innym, ja był w bojówce, to znaczy siły pomocnicze służby bezpieczeństwa, a wydział śledczy to był co innego. Czy sądzi pan, że w takich sytuacjach musiał pan przekraczać pewne normy moralne? Nie. Nigdy. Nie. Czy w czasie walki w WPA nie ma pan sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o to? Nie mam. Mógłby pan rozszerzyć to pytanie? Ja przysięgałem, że zdobędę wolno, niezależne państwo ukraińskie, albo zginę za nią w walce. I ta świadomość, czy wcześniej, czy później, mogę wpaść w walce i nigdy mnie to nie mogło do głowy przyjść, że ja strzelając do przeciwnika robię źle, bo on strzela do mnie. I ja jestem na swojej ziemi, na swojej wsi, gdzie nas jest więcej, a on przychodzi jako najeźdźca, który, no weźmy wysiedlenie, 46. Otaczają wsi, to niby dobrowolne. Zapędzają ludzi do Bełza na stacji. I czy w Sokalu, czy gdzie indziej na tym. My wysadzamy mosty, atakujemy ich na szosach, palimy samochody. No jak ja mógł poczuć to, że ja źle robię, kiedy ja broniłem swojej wsi, swojej rodziny i swoich sąsiadów innych. A to nie tylko, że zabrali go, ale jeszcze mu spalili wieś, zrabowali wieś. Też oni, te ORMU wtedy, UB i KBW, też oni tam po prostu prowokowali. Nikogo nie było. Padało dwóch strzelało w górę, że to niby banderowcy uciekają, przeczeli i palili wieś. I świnie i krowy tam zabierali. Zabijali ludzi. Co pan czuł w momencie, kiedy patrzył pan na tego rodzaju sceny? Nie zrozumiałem. Co pan czuł, kiedy patrzył pan na tego rodzaju sceny? Chodzi mi o pacyfikację wiosek. Bezsprzecznie, że nienawiść do wroga. I który on by nie był. Czy on był z NKWD, czy z polskiej strony czerwonych. To był dla mnie wróg wtedy. I nie ma co to ukrywać. Jak każdy żołnierz, który przysięga, że będzie wykonywał rozkazy dowództwa. No i ten najgłówniejszy, co ja przedtem wspomniał, że walczył o swoją niepodległość, to będzie czuł nienawiść do wroga. Czy jest wróg, którego pan nienawidzi do dziś, nie? To jest NKWD, który, czy imiennie chodzi panu? Nie, w ogóle. W ogóle nie lubi idei marksizmu, jako komunizmu. Głód na Ukrainie, 32-33,
ponad 7 milionów padło. Przecież to jest zbrodnia, która może nawet, to tylko na samej Ukrainie, ale padali ludzie i nad Wołgą, i na Białorusi. Przecież ginęli ludzie, nawet może jeszcze ości, bo jedli swoi, człowiek człowieka. Jak mogli oni do tego dopuścić? Przecież to nie można nazwać ich, że oni byli ludźmi. Do tych ja zawsze będę czuł, do końca życia, nienawiść. Czy UPA była organizacją antykomunistyczną? Jak, że... Czy UPA była organizacją antykomunistyczną? Antykomunistyczną, całkowicie. Może pan o tym coś więcej powiedzieć? UPA zakładało, składało się od 1944 roku, nie tylko, jak mówię, z UNU, tylko wchodziło HUNA, Ukraińska HUNA Wyzwolna Rada, tak zwane UHWR. W skład UHWR wchodziły wszystkie partie, które podpisały to porozumienie. A więc UPA nie był tylko samym jednolitym jakiejś partii. Tam były bezpartyjni, to znaczy nie należeli do UNU, byli i inni, nawet wczorajsi komuniści, którzy po przyjściu w 1939 roku Rosjan, nazwijmy Sowietów tych, zobaczyli, jak wygląda ten w rzeczywistości komunizm. Wrócili od nich i byli później w UPA. No i gdzie tu jest miejsce na antykomunizm? Antykomunizm. Z kim walczyło UPA? O to mi chodzi, że walczyło zarówno z NKWD, czy z Hitlerem, czy tylko z NKWD? I z Hitlerem, i z NKWD. Bo Polacy to coś, oni wykonywali wtedy roli nakazów Moskwy. I mówmy sobie szczerze, kto tam był. Oficerowie przeważnie byli Rosjanie. UB masa była byłych partyjnych komunistów. Nie tak tyle, ale wszędzie byli to pomocnik, to zastępca, to był Rosjanin. Czy komunista z Rosji, obojętnie jaki on tam był narodowości. I oni kontrolowali całe. Zresztą czysty dowód, wolne państwo polskie, albo w tym, w Rubiszowie, nad granicą samą, bo to zaraz jest Bóg, stacjonuje batalion NKWD. To można powiedzieć, że to była niepodległa Polska. No. I wyprawiali oni te same obławy na swoim terenie. Zabierali ludzi, aresztowali na terenie Polski, wywozili w głąb. Jak Polaków, tak i Ukraińców. Łapali, jak tego, czy winien, czy nie winien, jakich mieli do tego. Dowody, czy nie dowody, grunt, że młody i zabierali, łapali tak samo. Proszę pana, mówi się, że często dochodziło do prowokacji NKWD. Czy to prawda? Tak. Udawali, przybierali się, udawali za upowców. Po wioskach nocą szwendali się i później na drugi dzień aresztowali. Jak ktoś dał jeść, czy inne. Mógłby pan opowiedzieć to jeszcze raz, używając słowa NKWD? Narodny Komisariat Wnętrznych Dzieł. W 1944 roku rozpoczęli oni najpierw palić wsi NKWD. Jak na przykład Hulczy, już w sierpniu 1944 roku. Spalili wioski, bo tam stacjonował oddział, który się wycofywał do lasu, za karę spalili wieś. Znaczy, to taka była, nie można jeszcze to nazwać, a później puszczali takie grupki, 30, 40, szwendało się po wioskach i udawało, że oni są upowcami na tym. A były i wypadki, że mówili, że są sami, ktoś dał jeść, czy przeciw upowiadał antysowiecki sprawę, no to na drugi dzień go aresztowali. Wypuszczali nawet takich, co uciekali, że nie idą na front, później z auta strzelanina, jak do mojej wsi przed oblawą w listopadzie 1944 roku dwóch uciekło. Że oni wieźli ich przymusowo na front. To był już podejrzany. No i stanęli tam, jedno był taki Soroka i drugiego gospodarza. Ten tam zaczął opowiadać im na antykomunistyczne te sprawy, że to oni przyszli takie sami są jak Hitler. No, na drugi dzień oblała i pojechał.
Czy pan walczył także z Niemcami? Nie, z Niemcami byłem o tyle wtedy jako łączności, z bronią w ręku nie walczyłem. Ale czy UPA walczyło? Walczył. Jeszcze byłem w Sukalu, w gimnazjum, jak UPA zaatakował Sokal. W 1943 jesieni. Było hasło takie, które zdaje się o tym mówiło. Czy pamięta pan? Zdaje się ani Hitler, ani Stalin. Może pan parę słów o tym powiedzieć? To hasło ani Hitler, ani Stalin można tłumaczyć troszkę tak krótko, jak ktoś chciał to powiedzieć. Chodziło o to, i Hitler nie dotrzymał słowa Banderzy, że bo przecież banderowcy kiedyś nastąpił rozłam w Unii, to po wejściu do Lwowa ogłoszenia niepodległości 30 czerwca Niemcy aresztowali ten rząd. I Bandery też internowali. Zabrali jego dwóch braci. Też zginęli w obozie Bandery. A więc to był wróg. Z Polakami też po ziemi polskim nie domówili się, bo sprawa chodziła konkretnie o ziemi. Polska, rząd w Londynie nie myślał odstąpić tych etnicznych ziem, gdzie mieszkali w większości Ukraińcy, do państwa ukraińskiego, ale nadal że te ziemie pozostaną w Polsce, najmniej, a jeszcze nawet i dalej. Takie były tendencje. A więc no, z Rosją, czyli z Sowietami, bo tak u nas mówią, przeważnie Rosjanie mówią, a tam rzadko kiedyś używali Sowiet, to później już tak się rozprzyjęło. No to było normalnie. Głód, jak ja wspomniałem, już 1932-1933. Przecież to było świadome wyniszczanie. W 1946 roku przymusowo greko-katolików przepędzenie na prawosławie. Stworzenia sztucznego soboru, jak to się mówi, przymusowego, pozbierane pod nadzorem NKWD. A więc to były jawne aresztowania inteligencji, wyszczeliwania jej za nic. Nie tylko za to, że on był przeciwnik czy nic. W ogóle bo są ludzie nawet w inteligencji, którzy nie lubili się mieszać w politykę, ale że Ukrainiec przyznała się do swego na tym. Zresztą przypatrzmy się, jak oni przyjeżdżali do wsi. Były tam w naszych terenach tak zwane czytelni. W mojej wsi w czytelni. No Szewczenko. Przecież to tak jak w Polsce Mickiewicz. Franco, Lesia Ukrainka. To są trzy najważniejsze postaci z literatury w tym ukraińskiej. Zdarte, podeptane nogami. Na tym. Jak oni podczas tej obławy jak przyjechali, bo oni do świetlicy zapędzali tam do tej czytelni na przesłuchanie ludzi tych, co aresztowali. No to widzicie, jak można było ich kochać. A widzieliśmy o tym głodzie, o bazarze, gdzie powstanie było, rozstrzelali czysto kilku. Pod Krutami wymordowali studencki batalion no, kurii na tym. I szereg innych. Przecież Syberia jest zasiana mogiłami Ukraińców, nie tylko Ukraińców, ale ja mówię tu o Ukraińcach. No, ili naszych tych pisarzy, inżynierów, lekarzy. To wszystko poszło tego. A chłopstwa? Za to, że chłop nie chciał iść do kolchozu. To jak to wyszło? No to nie bardzo to było za co ich kochać. Jednak przyszedł koniec wojny. Układy jałtańskie obowiązywały i przeciwstawiliście się wszystkim. Dlaczego? A kto mógł pomóc? U nas było, kto zdobyła, kto się walczy, to kiedyś, jak nie my, doczekamy się tej chwili, że zdobędziemy tą niepodległą Ukrainę, to na naszych kościach i krwi będą pamiętać nasze pokolenia, o co my walczyli. I to jest prawda, że każdy naród, który walczył swoją niepodległość, wcześniej czy później zawsze ją zdobędzie. A jeśli się podda i da się wynarodawiać, to nigdy on niepodległości nie będzie. Byliście jednak na z góry straconej pozycji. Byli, na co czekaliście? Na co liczyliście? Byli i nie byli. Liczyliśmy na trzecią wojnę. To też i politrucy nasi, jakby to nazwali, prowidne kiety polityczni, mówili, że będzie.
To mówiło i Wini, i Polacy mówili, że będzie NATO. I że zmiana nastąpi, że komuna jako rozsypi się, a tym samym i narody tego, bo przecież nie utrzyma się ten Związek Radziecki, tylko jak się rozsypi. Powstaną wolne państwa, co obecnie się tworzy, prawda? Stało już faktem dokonane. A ono się stało nie bez walki i u polskiej krwi, co tam leży. Proszę pana, czy może pan wspomnieć jakiś najbardziej tragiczny dla pana moment w walce? Czy wspomina pan kiedyś takie chwile, czy śnią się panu po nocy, nie wiem, jakieś momenty, fragmenty walki? To było, jak się dusiłem w bunkrze. Ten zawsze, kiedy? Prawie co miesiąc pełny. Siedzieliśmy tak, na takiej sobie sadzie, jakby to się mówi, na trawie i raptownie jechało wojsko. No i wlezliśmy pod taki szpiksz, pod podłogę, tam się odsuwał deski i pod spód tam był bunkier. Wszystko było w porządku, tylko oni przywrócili uli, bo pszczoły wybierali miód. I te uli przywróciły się na dziurę, które by wentylacja była. Bo tak jak wie pan, jedna dziura jest niżej, druga wyżej, żeby to powietrze jedno wchodzi, drugie wychodzi. I nam zabrakło tlen na tym. I wtedy ja zacząłem się, tak w ustach zaczęło się robić słodków, zaczęło się powoli. Kolega mnie Sławko miał takie pseudo, podciągnął pod te deski tam aż na tego. No i wtedy jak oni już odjechali i wyszliśmy my i staliśmy w tym to szpicz był taki. Staliśmy tak, albo będą, albo nie będą. Drugą broń mamy gdzie innym w bunkrze, bo wyszliśmy sobie trochę na to i tośmy drogo zapłacili, bo i nerwę, i tamty chwycił, jak slapali powietrze, Sławciu był z brzegu, to on slał, powyciągał jeszcze tych reszta i tak. Później to było bardzo nieprzyjemne, bo zanim taki pół godziny, godziny zanim doszli do siebie, a mieli przy sobie tylko krótką broń. Mówi się często o samobójstwa pułkowców. Czy zna pan takie przypadki? Znam. Mój brat rodzony zastrzelił się. Cała drużyna ich poszylała się, nie poddali się. Może pan więcej opowiedzieć o tym? To było 3 czerwca 1946 roku. Podczas wysiedlania na Ukrainę w wojsku zauważyło, że ktoś, jakaś tam kobieta i mężczyzna wykupywali swoje rzeczy, bo ludzi przed spaleniem wiosek, bo to tam prawie każda wioska była spalona. Jak nie przez ruskich, to było przez Polaków spalona, ale tych ludowych już. To zakupywali swoje rzeczy, później wracali ze stacji, wykupywali, niektóre rzeczy sobie zabierali i zauważyli, że tam wykupują i poszli. No i natrafili na bunker. No i tam bronili się do ile mogli, a ostatecznie powrót. Wszyscy poszczelali się. Leżą w asylowie. Dlaczego UPOwcy popełniali samobójstwo? Kto był w więzieniu, czy popadł w ręce, ten może tylko uwierzyć. Łamanie kości, bicie. I tak go później rozstrzelali. Z tych. To po co było się poddawać? Prawda? To jest jedno. Proszę pana, teraz chciałbym pomnieć o akcji Wisła. Jak odbywało się wysiedlenie? Ja w tym czasie, jak odbywało się wysiedlenie, byłem w lesie cały czas. We wsi nie byłem. Przed samym wysiedleniem byłem wtedy w Sotni Czapsa. Byłem w swojej wsi na weselu mojego kuzyna. I zaraz na drugi dzień przyleciał łącznik, zabrał mnie. I wyszliśmy aż do Wasylowa, gdzie dowódca sotni powiedział mi, że ich sotnia to jest tymczasowo na terenie Polski. Ona ma przydział w lwowskim terenie. Mosty tutaj pod Lwów. A ja jak chcę, bo ponieważ ja go znał osobiście, to jest cywile, jak to się mówi, nie z tej pracy.
i jak chcę, to mogę iść z nim, bo oni będą tam rozpuszczać po domach, po terenach, bo całymi sotniami nie można operować, to mogę iść z nim, bo już trzeci ruczaja przeszedł granicę, czy miał już przejść, a kto nie zgadza się, a w tym wypadku ja, to mogę zostać tu i odejdę do sotni Dudy, tak do kurenia wołki. To była druga sotnia tego kurenia. Jak pan wie, kureń to jest batalion. Ja powiedziałem, że tam ojciec wyjechał, zamalinował się, nie wiedzą o nim nic, o jego przyszłości na razie. Ja tylko jak dostanę się, to mogę wpaść, ranny być, mogą mnie zabrać, a później mogą wydusić ze mnie. Woli odejść, zostać w Polsce. I tak zaraz tego wieczora odeszliśmy na Chełmszczyznę, tak my to nazywali, na tereny były zaboru rosyjskiego, bo ja pochodzę z Galicji, sam jestem grekokatolikiem. I tam ja byłem cały czas, maj, czerwiec, aż do lipca. Na tym. Widzieliśmy ze szosy, jak wywożą, jak pędzą na tym ludzi, jak idą ci ludzie i piechotą, i samochodami ich dowożą niektórych. To tylko z tego i z opowiadań kolegów z drugich sotni, z pierwszej, od Jara czy Dawida z trzeciej, którzy opowiadali, byli we wioskach i przerwali się, bo tam był większy kompleks lasu był na tym. Proszę pana, jak wyglądało wysiedlenie? Wysiedlenie normalne. Przyjeżdżali, otaczali wieś, dawali czas 15 minut, godziny, dwie. Zależało od dowódcy, jaki on miał tam czas przybycia na punkt zbiorczy. Mieli, ci ludzie pakowali swoje rzeczy, a sami szukali. Jeśli spotkali gdzieś jakiś opór czy inny, no to wieś była palona z mety. Na tym. A tak to wszystko, co można, co rolnik mógł zebrać, to byli rolnicy. Krowę brał, przywiązywał do fury, a jak nie miał fury, to oni dawali. Oni tak robili, że pierwszy czas wioski, te co jeszcze nie wysiedlone, dawali furmanki na te wioski, co wysiedlali na tym. I to tak się odbywało na tym. Pędzili i bez gadania. Ale tam nie wywozili, tylko Ukraińców, rodziny mieszane polskie, nawet o tych takich, co byli kiedyś w milicji, jak ten Rydziewicz, co był później sołtysem u nas w Polach, też był wysiedlony. Bo nie był, jak to ruski mówi, błagonadziożny. Wywozili ich. A my przeszkadzali na tych szosach, na tym. Oddziały nasze operowały na szosach, jak później spalili samochody, to zaatakowali wioski. Puste, bo oni później nawozili ormów to miejsce, uzbrojone grupy, które w ogóle do wioski tej nam podejść nie dali. No to nasi, to my palili tą wioskę całą, która została. Takie było zadanie. Pędzili ludzi. Dokąd pędzili? Co się tam działo dalej? Pędzili do Oręża. Tam mieli parę zdrajców, którzy pokazywali, kto należał. Taki był cygan z naszej, od Szałsa, jak jeszcze był sotni, przeszedł na ich stronę. To były najgroźniejsi, bo oni znali nas po wyglądzie, bo można było mieć te nielegalne papiery, czy lewy, jakbym to nazwał, ale jak on poznał, to pokazał, kto to był. To były najniebezpieczniejsze sztuki. No, na szczęście, że ich dużo nie było, parę było na naszym terenie. Był taki Zagulaj, później z Leszkowa, później był instruktor Berezyński od Dudy, sotni Dudy, z tych wołków, co ja byłem ostatnio. I ten cygan od Szałsa, to na tym terenie byli. Jak wyglądała dalej akcja Wisła? Pędzono ludzi do gdzie? Ludzi pędzono do Oręża, najpierw do gminy, to jest tych moich, ja mówię tych moich terenie, a później do Werbkowie, gdzie był pociąg. Tak, tam zawsze do stacji podpędzali. Jak na wschód wozili, to wozili do Bełza, do Sukala na stacji. Natomiast jak wywozili na zachód, to aż w Hrubiszowskim pędzili do Werbkowic. To już jest aż na terenem prawie już Polski, tam gdzie było. Czy
nawet blisko wiosek polskich już. Dokąd wywożono ludzi? A, inteligencji, to można inteligencji, jak miał 7 klas, a był taki znany, działa gdzieś w spółdzielni, pracował w kooperatywie, jak tam nazywali, tych wszystkich do Jaworzna zabierali, aresztowali, podejrzanych, młodzież, prawie wszystkich aresztowali takich. To parę tysięcy wywieźli do Jaworzna. Tam był obóz, gdzie ich umieszczali. Tam było bici, przesłuchiwani. I tam jest kilka, nie pamiętam ile, ale teraz oni dawno to chowali. Tam jest kilkaset pochowanych, co oni podczas śledztwa zginęli. Jakie warunki tutaj były na ziemiach odzyskanych, tak zwanych? Jak to wyglądało? Jak tu przyjechaliśmy na nas. Przepraszam, stop, że rozjeżdżałem. Jak tu przyjechaliśmy na zachód, to było gdzieś 1 sierpnia, to rozdzielili nas, niektóre domy porozwalane, bez okien, bez drzwi, bez to, co już zostało. A reszta to wsadzili, teraz były państwowe nieruchomości ziemskie, to były dzisiejsze PGR. I tam nas, tą rodzinę, z którą ja się później wróciłem z tego Łaskowa jeszcze raz, to dołączyłem się do nich z tą ciotką, jak ja nazywałem, i taki szczęśliwy zbieg był okoliczności, że ona miała to samo nazwisko, co ja, Piotrowska. I ona w tego, ją przydzielili do PGR-u, no i zaraz poszłem do roboty. Najpierw snopki zbierali, później był taki znajomy, nieznajomy tylko z naszych stron, Kowal, który przyszedł i wziął mnie do kuźni. Pracowałem w kuźni jako pomocnik kuchenny. Jaki był stosunek ludności polskiej i niemieckiej do Ukrainy? Niemcy nas się bali. Oni w ogóle wszystkich się bali. I Polaków, i tych, co przywieźli, wszyscy. Bo był taki komendant Ormu. To jest on tam gwałcił te Niemki, młody wyprowadzał pod depeszą niby na przesłuchanie do stodoły i tam załatwiał się z Starosteckiego. Teraz mi się przypomniał, gdzieś po Częstochowa pochodził. Na tym. To oni nikomu nie wierzyli, bo oni nie rozróżniali, bo języka nie znali. Ale z biegiem czasu widzieli, że my przywiezieni, ale długo to nie trwało, bo i zaraz w 1948 roku na wiosnę już wywrócili takimi partiami. Opuszczali Polskę z tego terenu. Natomiast do nas bardzo się dobrze stawiali, odnosili Kaszubi. Bo element, który najechał z Polski centralnej, bardzo wrogo był do nich usposobiony, ustosunkowany. Także ta została taka do nich, oni poczuli taką jakiś żal, że czekali na tą Polskę, a ich to. I to ich skłoniło przychylnie odnosić się do nas. Wetowski ma to szczególnie, nawet z okresu komuny, dzięki nim, tu nie chcę wymieniać nazwisk, bo to na pewno może bez ich wiedzy nie chcę operować. Działo się nawet dobrze, kiedy było USKT, pomagali nam, jak nakierunek się w PDK-u, Powiatowy Dom Kultury wtedy, co obecnie nazywa się Miejski Proszę Dom Kultury. Proszę pana, a tak. Jak wyglądała sprawa pana wpadki? Trafił pan... Proszę? Jak wyglądała sprawa pana wpadki? Partii? Został pan rozpoznany jako... Wpadki. A wpadki, ja zrozumiałem partii. Partia nie była. Ale w tym... To do dzisiaj jest zagadką. Bo jeden Chmel taki miał pseudo przyszedł, on był prowodnikiem nad rejonu i pierwszego rejonu, aż dwie funkcje miał. I przyszedł powiedzieć, że nas będą aresztować 1 lutego. My się wynieśli, poukrywali, ale nie przyjechał nikt. I siedzieliśmy. Ja miał pod tymi papierami wezwany do służby Polski. Poszłem służyć na Śląsku. W lipcu wróciłem, w kwietniu poszłem, aż w lipcu wróciłem. Nic nie było. Aż to raptem 18 września najpierw szedł ich taki ze wsi agent, że niby jedzie ze mną do... Później to ja wiedziałem, że to jest ich współpracownik cichy.
że idziemy na kurs elektryków i tak dalej, my gada, to patrzy, już jest jeden, drugi, wchodzą mi ręce do góry i aresztowali. To było, zaraz na drugi dzień wywieźli do Szczecina. No ale tam po pierwszej tej obróbce, wtedy aresztowali o dzisiejszym moją żonę, uprzesną narzeczoną wtedy, i odstawili do Warszawy, do ministerstwa. W ministerstwie trzymali nas miesiąc i z powrotem odwieźli na Małopolską, jak to się mówi, do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa. I tam dokończyli śledztwo. I w marcu 30, raz w styczniu była pierwsza rozprawa, później mnie ten Zagula i cały udowodnił, że ja był w Hulczu i w Żużelu. Brał udział, bo tak każdy się nigdy, przyznanie się do walki, to było od razu skazane na karę śmierci. To już widziałem, tego, każdy się tego wypierał. Ale jak on sypnął, znał mnie i widział, bo z nim byłem, no to już musiałem się tego przyznać. To drugi raz sądzili, za tego dostałem do żywoci pierwszy wyrok. Zrobiłem odwołanie z tego wyroku. To mi namówił inżynier, on z Leszna pochodził koło Poznania. Alfons miał na imię, a wyleciało mi jego nazwisko. Napisał mi, że ja byłem, że ten czyn ja popełniłem, jak miałem 16 lat, o te dwa, że ten wyrok jest za duży. I zamienili mi sąd, najwyższy wojskowy zamienił mnie na, z dożywocia na 15 lat. Mówił Pan o wstępnej obróbce. Co to znaczy? Ustępna obróbka. To jest gdzie i kiedy i kto gdzie. I wieczne bicie i bicie. Siadanie na stolek, taboret przewracali w drugą stronę. To było najbolesniej, bo to rwało odbytnicy na tym. To nie szło usiedzieć. Już Polak wstawał, bił, aż był najlepiej, jak uderzył dobrze, to wtedy odnosili do celi i tam leżał. Jak już odszedł, przeważnie śledztwa w nocy, bo znów zabierali. To jest taki tydzień, dwa bez snu. A człowiek już stawał się taki nienormalny już. Może Pan jeszcze raz o tej torturze taboretu opowiedzieć? Taboret to jest przywrócony do góry nogami, siadać na nóżkę. No, jakby się nie siedziało, to on się zesuwa. Powoli to ciało ma tak, że ono się zesuwa do odbytnicy, mówmy, do kiszki odbytowej. A to jest straszny ból. Już bici, o, tu mam o kość złamaną, zęby wybite na tym. To było już, jakbyśmy to powiedzieli, ani jednej dziesiątej bólu, co było tego. Bo jeżeli uderzył, o to jak mi trzepnął, to upadłem, no i odnieśli do tego. Leżałem 24 godziny nieprzytomny. Ale to tak nie bolało, jak siedzenie na nóżce. Czy często Pana bito? To 3 miesiące, tak. Czy ból był najbardziej dotkliwą torturą, czy były jeszcze rzeczy bardziej, brak snu? To wszystko się składało. Człowiek szedł jak zamruczony na to śledztwo, bo oni nie dali w dzień spać. A w nocy znów śledztwo. Światła, reflektory w oczy. On czytał z moich rys, co ja, czy ja kłamię, czy ja wypierdzi. Moment zawahania się w odpowiedzi, to on już od razu reagował na to. I od razu zachodził z tyłu, ja ci pokażę, trach. I wtedy na to. No bicie takie tam w pierś, w bok, to jeszcze były wzniosłe, czy wpięte. Podsadzania drążka o tu, na tym wiązanie. Potem ręce, i tu sobie drączek, i wtedy na dwa krzesła się przywracało, to mogli być gdzie chcieli, wpięte i wszystkie części ciała można było wtedy dostać. Co Pan czuje do swoich oprawców, tych ludzi, którzy Pana bili? Chyba to przychodzą lata i człowiek już nie czuje to, co czuł wtedy. Wtedy ja myślałem, jak im wyrwać z objęcia i skoczyć na klatce schodowej, ale tego oni nie dali. Nawet wtedy, jak zbili, także jeszcze wlokłem się swoimi nogami,
to trzymali w dwóch pod ręki po schodach, bo tam już nie jeden to tak załatwił siebie. Skoczył głową na dół i kończył. A czy wybaczył pan tym ludziom? Dzisiaj chyba my wybaczył. Lata tyle przeszły, idzie zapomnienia. I on może nie rozumiał, co robił. Ale jakie mieli do pana konkretne zarzuty? Nie rozumiał, co robi. Pan uważał, że pan ma rację. O co im chodziło? Jak pan to dzisiaj widzi? Im chodziło zniszczyć fizycznie, to znaczy dać tak, żeby jak on mówi, będziesz, nawet gdy ci nie dadzą kary śmierci, to będziesz pamiętał do śmierci, że ty był w UB. I w gruncie Boże, żeby ty kiedyś jeszcze tu wrócił, to ty już stąd nie wyjdziesz. To była taka, jak oni mówili, nauka. Na to. Czy to, żeby pan... to trzeba przeżyć, wie pan, słowami prostymi to opowiedzieć dla człowieka, który nie przeżył tortur, to mu się wydaje, że to jest niemożliwe, że tak człowiek człowieka odbukatował, bo rozumie, nienawidzi, zabił, strzelił i koniec. No. Czy uderzył na śmierć czymś twardym w głowę i zabił. A to tygodniami, miesiącami to samo dadzą, jak już zasypiał na siedzenie nic, no to bili twarz, budzili, obliwali wodą, kopali różnie. Później a żeby wywołać w organizmie pragnienie, to dawali śledzie na kolację. A to już był wiadomo, że będą brać na śledztwo, które gdzie pakowali śledzi, to znów będzie nowa fala tych przesłuchań. A sam sobie stawiał wodę czy piwo na biurku i tego. A w nocy nigdy nie był jeden, nie przesłuchiwał. Stali przesłuchiwał dwóch, trzech. To wyobraża sobie pan, jak to trzech może innego się wczepić. Nie słowami, ale tymi, każdy chociaż po 5-6 razy jak czepnął. Ili to człowiek dostał wtedy na to. Czy to, że był pan Ukraińcem, szczególnie wpływało na ich agresywność? Nie. To robili z Polakami to samo. Ja widziałem, jak wracali Polacy. To plecy czarne, jak pana koszul. Czyli można powiedzieć, że byli to po prostu komuniści, zawzięci komuniści? Jak pan to widzi? Ja bym ich nie powiedział, że to byli kryminaliści, a nie komuniści. Bo komunista to jakoś ten jakiś ideowiec powinien być, jeśli ma ideę, ale nie to, co się znęcania na to. Proszę pana, trafił pan do więzienia. Jakiego rodzaju tam spotkały pana? Więzienie, jak już po sądzie, odprowadzili, wywieźli na Kaszubską, tak zwaną, bo z Urzędu Wojewódzkiego, tam było więzienie też, wywieźli na Kaszubską i tam się czekało na wyrok już. Sąd i po sądzie odwołanie, kto jest zrobił odwołanie, te apelacje, jak to tam nazywali poprzednim, to czekał aż na decyzję. I gdzieś na początku 50 roku nic nie odczytywali, tylko zabrali i wywieźli do Bronek. I tam byłem aż do 23 września 55 roku. Jak więźniowie byli traktowani we Bronkach w tym czasie? Jak we Bronkach pobierali nas niemieckie mundury. To nie byli Ukraińcy, to byli Polacy. Z Wienu byli AK-owcy, różni z Narodowych Sił Zbrojnych. Takich, jak oni mówią, eszelon, jak oni, bo oni te używali bardzo często rosyjskich nazw. Przywieźli nas, tam wysadzili około 50 ludzi przed bramą i tam jest takie zaraz podwórze. Tam czapki zdjąć, wszystko na głowę. I trzymali nas tam parę godzin, żeby my dobrze zmarzli, bo to było około połowy stycznia. Później wpuścili na korytarz, rozebrać się do gola. Na tym, no i przyglądali nogi do tyłu, przysiadł, czy czasem nie ma coś schowane wewnątrz. No a później biegiem do góry, takie były schody do góry, to był pierwszy pawilon, bo pierwszy pawilon miał w formie krzyża był. Pierwszy to z wejścia od bramy to była administracja i pojedynki, gdzie siedziało się po parę lat na pojedynkach samemu, a później było lewe skrzydło,
to było dla mniej karalnych, to zwane A, później B po prostu, a C to były najcięższe wyroki. No i wtedy tam oni stali, taki był potężny rysunek, jak chłop orze, żołnierz spilnuje i nie po chłopkach, jak któryś z tego rozpędu, to gnali się na podłodze namalowane. A oni stali szeregiem i tłukli tymi kluczami, kopali tam na tym. I jak wpuszczali do celi, jeszcze ostatni cios na tym. No to u nas taka ta cela jest, jest 2,20 na 4 metry, tam wpakowali nas 18. Tam byliśmy tak zwana kwarantanna. No po tej kwarantannie rozparcelowali nas, ale cele się nie zmieniały. Były wypadki, były okresy, a szczególnie kiedy w Polsce trzeba to powiedzieć, napchali lewe skrzydło A było z przeciwnikami tych spółdzielni produkcyjnych swoich chłopów. Tam ich napchali zaszeptaną propagandę, różne na tym, jeden dostał 15 lat za to, że krowie dmuchnął w uchu i ona wstała, ale najpierw powiedział i mówi, wstań krowo, bo do kolchozu pójdziesz. I jak to zaczął do ucha mówić, ona bydło się zerwało, bo ona upadła, jak to w zimę by puszczą ślisku jest i uderzyło się i zemdlało. No i tam chłopie radzili, jak je podnieść, a on ten taki żartownik przyszedł i mówi, wstań krowo, ale w uchu i tam zaryczał, bo do kolchozu pójdziesz. I krowa wstała, cała wieś, no widzicie, bydło niemy zna, że kolchoz to coś złego. A mojemu za to 15 lat dostał na to. Czy są jakieś przykłady szczególnie okrutnego traktowania więźniów we Wronkach? Każde przewinienie, wyglądnięcie przez okno. To było karane karcerem 48 godzin. Tak jakby tu, że pan ręką nie dotknął, okno otwarte. Krata żelazna z tej strony i jak drzwi były też krata, bo puszczało się tak zwany małpi gaj na tym i na dole woda. Na tym trzeba było na tej desce, taką po swojej desce, tylko na tej desce sobie można było postać. To starczy na tym. No a poza tym bicia, przysiady, to celował taki był Zieliński, jego nazwali Zielonka, czy Nowicki, a my go nazwali Zielonka. Na skrzydł, jak wybuchła wojna w Korei, tam zapędzili wszystkie te 15, co mieli udział w walkach, bo tam mało Ukraińców siedziało. Tam jak nas 50 siedziało, to góra, a tam było kilka tysięcy ładnych ludu. To siedziało coś około 80 księży na pierwszym C, tak zwanym skrzydli. To on zawsze szedł i krzyczał. Zielona trawa na was porosła, wy bugaje Boże, kurwa, mówi tam. No to modlitwę musi mówić. No ale z biegiem czasu on awansował, analfabeta nawet liczyć nie umiał, brał jednego więźnia, że mu policzył, ili, bo on raport pisał, raport mógł pisać. A po jakimś czasie on widocznie chodził tam gdzieś do szkoły powszechnej dla pracujących. Patrzy się za rok czy dwa, on już ma chorążego. Proszę pana, jednak w więzieniu mógł pan wziąć ślub, prawda? A to była potrzeba. Jak pan wie, żona urodziła w więzieniu, syna od tego, co teraz tu był, co my jesteśmy. I on kończył, bo mogłem, bo ja już wiedziałem, bo jak Stalin zmarł, nas wszystkich, tych młodych zaczęli, przestępstwa, co mieli młodych lat, bo lata szły w więzieniu każdemu. Zaczęli wywozić, a nawet nie zwalniać. Już po śmierci, szczególnie Berii, jak został rozstrzelany w czerwcu tam, nastąpiła taka odwilż. Zmieniano wyroki z tych 12-15, kto miał to na tyle, co siedział i zaraz do domu, czy tam tydzień dosiedzieć, ale wtedy odczytywali. I tak mnie w 1954 roku wywołali do dyżurki i tam siedział podporucznik jakiś i powiedział, odczytał mi, że na wniosek Rady Państwa został zmieniony wyrok z 15 lat na 7. Zostało mi jeszcze 10 miesięcy siedzenia, ale trzeba było zalegalizować, dziecko pójdzie do szkoły i trzeba było
żeby już miał nazwisko i inne mogli poczekać, ale... Bo poprzednio nie mogli, ja się inaczej nazywał, po co to przysięga, ja nie jestem Michałem. Czy tęsknota bardzo panu w więzieniu rozkierowała? Tęsknota. Tęskniłem za synem i żoną. Ja ją bardzo kocham. I do dzisiaj. Na tym. To jedno. A nieraz nad wartą, jak z okna tam była zabawa, to wyglądali tam, muzyka gra, młodzież tańczy, bawi się tam nad wartą, a tu siedzi nas 12 czy 9, 8, zależy. Tak i ty, bo tam są jednolite wszystkie cele plus jedyny, o jednakowych wymiarach. To jest niemieckie jeszcze więzienie. Proszę pana, jeszcze do tego wrócimy, ale mam jeszcze pytanie, właśnie chodzi mi o więzienie. Tam pan spotkał bardzo różnych ludzi, prawda? Bardzo. Dzięki Polakom, a szczególnie Podymiak, sekretarz Stronnictwa Narodowego, Pruchnik ze Stronnictwa Narodowego, ci dwaj ludzie, teraz był taki inżynier z Krakowa, wie pan, wszystkich nazwy, Bolek, taki, który był z AK, był dowódcą plutonu egzekucyjnego na tym. To, ale za Niemców, bo później on nie miał z tym, ale przylipili mu tam łatki, też miał w żołocie. To poznałem język polski, bo tak mówienia, gwarowe, tak czy inne, to jest co innego, a co innego uczyć się. Oni mnie uczyli gramatyki polskiej, pisania. Jak pan czytał moje listy, oglądał, jak zmienił się charakter pisania. Jak pan patrzył datę, a jak później coraz, jak błędy unika się już, jak coraz. To jest dzięki nim. Później Prajdel, inżynier, ten mnie znowu uczył matematyki. A matematyki to się mazało mydlem spodnie te drelichowe, takie tablice Mojżesza, jak my nazywali, i zapałki, bo palenie można było palić, to mieli. I tym się pisało. Ona lepiej szła algebra, bo trygonometrii nie było można na tym. I przygotowywali nas. No, później, jak już się posunęło dalej, to literatura, prądy literackie, rozmowa. Czym dłużej się siedziało, zdobywało się to wiedzę od nich. Bo książki po jak wybuchła wojna w tym, w Korei w 50 roku, w połowie tak roku, czerwca to chyba było. To książki zabrali, nic, żadnych książek nie da. Czy zmienił pan swój stosunek do Polaków w więzieniu, spotykając się? Ja, proszę pana, do Polaków jako samych Polaków nie miał, bo w rodzinie ojca, siostra była za Polaka. A więc nie można było jakieś mieć urazy do Polaków, kiedy w rodzinie był. Nawet był. Kiedy wyszedł pan na wolność? Jakie były pana pierwsze wrażenia, kiedy spotkał pan się w domu z żoną, z synem? Nie, żona przyjechała po mnie. Już wtedy jako żona, pod moim nazwiskiem. I wydali te wszystko, co tam były, listy od niej, które ja czytałem i które nie czytałem, te listy. Oddali mnie i oddali, ona przywiozła mnie ubrani, ubrały się i wyszli. No ale ja byłem, tak jak powiem, jak krzyknął konduktor wsiadać, to ja nie pamiętałem, że ona jest koło mnie, tylko cyk do wagonu. No bo to ja już był jak maszynka. Rozkaz to był rozkaz, bo tam w więzieniu nie można było filozofować za dużo, bo można było za maleńkie opóźnienie dostać. No jak wychodzenie z celi. To wychodzenie z celi to nie tako, że pan stanął pod ścianą, się oglądał twarzą do ściany i ręce do tyłu i przywrócony nos do ściany. Czy wolność pana rozczarowała, czy był pan szczęśliwy? Pewno, że byłem szczęśliwy, spotykając się z żoną, widząc syna, ale to, co się działo, to nie widziałem takiej wielkiej radości. Osobistą radość, to znaczy domową miałem, ale powoli zaczynałem przyglądać się, co się dzieje w tego. No i pomału zrozumiałem, że trzeba trzymać język za zębami, bo ten okres jeszcze, choć Stalina już nie ma, ale był.
Trochę odczułem ulgi, kiedy w 1956 roku był polski ten październik. I te przemiany w Polsce, to jest każdy sprzeciw Polaków, przeciw temu ustrojowi, on odbijał się i u nas. Zacierały się różnice nienawiści, tworzyły się przyjaźni, rodziny mieszane powstawały. I są ludzie i ludziska, jednej i z drugiej strony. I to tworzyło inną świadomość już u mnie wyrabiała się, inna świadomość wyrabiała się w stosunku do takiego, jak tego. Jakkolwiek ja mam, mój ojciec był kiedyś socjaldemokratą i to ja tego, jak wszyscy kiedyś chcieli carów obrócić, tak i on, to nic dziwnego, że on miał skrystalizowany pogląd, że każdy człowiek jest tylko człowiekiem, raz się rodzi, raz umiera. I należy mu się szacunek. Ojciec nie znosił nienawiści do Żydów, do jakiejkolwiek narodowości. Ale natomiast do hitleryzmu, to w 1939 roku pamiętam, jak tak wszyscy tam witali, niektórzy, jak to było, nadzieja, że się zmieni, że pomoże. A ojciec mówił, witają go kwiatami, a będą żegnać kulami. No takiej atmosferze rosło. Czy dużo pan miał kłopotów z powodu swojej narodowości po wyjściu z więzienia? Tak. Nawet w 1973 roku. Jeszcze przyjechał kadrowy i wyczytał, że ja siedziałem i zwolnić mnie ze stanowiska. A inne przykłady? To widzi pan. Gdzie pan nie poszedł, mieszkanie czy inne, to nie był tak pan traktowany, gdzie pan był i za co. A to zawsze było w tych towarzyszy nie bardzo miło widziane. To człowiek odczuwał ten. Tak. A po drugie, trzeba powiedzieć, że ludzie się wtedy nie bardzo otwierali. I nie było nawet z kim na te tematy dyskutować. I siłą rzeczy spędzali nas do getta, czyli znaczy swój ze swoim tylko porozmawiał na tym. Ale ja nie czułem jako do narodu, bo ja siedziałem z ludźmi, z inteligencją. Przeważnie we Bronkach to siedziała, przeważnie już inteligencja polska. I chłopi, jeden ten pawilon, jedno skrzydło w pawilonie, to byli za te kuchozy, co tam siedzieli, za te spółdzielnie chcieli z Poznańskiego. Napędzili ich tam po dwa, po trzy, po pięć lat. Napchali ich tam na tego. A tak to przeważnie lekarze, inżynierowie, studenci. Ona teraz czytam taki Jerzy Malczyk z Moskwy pisze. Czy to nie jest ten student Akademii Politycznej w Warszawie 1948 roku, który ze mną siedział w więzieniu? Stefek Patalec, student Akademii Rolniczej z Poznania. To tak o panu mówię, Wiśniewski, inżynier. Proszę pana, czy wychował pan swoje dzieci na Ukraińców, stuprocentowych? Wie pan, jak pan widzi, zawsze dążyłem, żeby byli nimi, żeby świadomi byli, czy oni są dziećmi. To jest obowiązek każdego ojca i matki. I tak rozumie to. A jak oni sobie układają, to jest później nie będę się bił, ani nie będę zmuszał. Co pan sądzi o powrocie na ziemię etniczne? Powrót na ziemię etniczną jest dzisiaj niemożliwy dla wszystkich. To jest dlatego, że pierwsze, trzeba mieć pieniędzy, żeby tam się pobudować. Ziemię już, część ziemi jest zabranych. A jak przyjść na gole PGR-y, które z wioski niektóre są, nie ma ich, a jest tam 5 czy 6 gospodarzy, czy 10, gdzie kiedyś było 250 rodzin. I gola ziemia, to trzeba postawić domy, chlewy, dom, chlew i wszystkie te, jak to się mówi, gospodarze. Teraz przypuśćmy, rząd się zgadza, możecie wyjeżdżać. Ja tu mam dom, ja nie mam, bo ja mam z zarządu miejskiego. To nie moje własności. Ale kto przymasowy, nawet ci, co się pobudowali tu. Postawili sobie domy, postawili sobie willi, można powiedzieć, ładne, mają traktory, mają wszystko. Przy masowym wyjeździe cena padnie do tego stopnia, że ten dom trzeba by mu sprzedać za parę milionów w obecnych warunkach. A tam on będzie musiał dać 10 czy 20 razy więcej. Proszę pana, czy wspomina pan... A praca, staż pracy,
rodziny połączone, nawet niektóre. Także daj im Boże, żeby tak kto chce wrócił na swoje, bo to niektórzy tęskną być na swojej ojcowiznie. Proszę Pana, czy czasami śni się Panu Ukraina dzieciństwa? Co Pan wtedy, jakie obrazy Pan widzi? Byłem na Ukrainie tego roku nawet. Ona nie jest ta, o którą marzyłem. Tam jeszcze rządzą siły z nomenklatury i to mocno trzymają. Tam dużo jeszcze trzeba poczekać, zanim ona dojdzie do tych. Ale idź. A czy marzy Pan czasami o takiej prawdziwej Ukrainie? Jak ona powinna wyglądać? Prawdziwa Ukraina to powinna być demokratyczna, wedle mnie. I bez wojen religijnych wewnętrznych, bo Ukraińcy są prawosławni, greko-katolicy w większości, żeby tolerancja była między sobą i tak samo, żeby była tolerancja narodowa. Przecież Ukrainy zamieszkują i inne narodowości, nie tylko sami Ukraińcy. Rosjanie są witkości. Jakkolwiek Rosjanom tam jest trochę przyciągnięta struna, bo tam są tacy, co się podali za Rosjan, którzy nie są, teraz wracają do swoich. Ale czy czasami na przykład w marzeniach sennych, czy w ogóle w marzeniach, widzi Pan tę Ukrainę? Jak ona wygląda? Chodzi mi o konkretny obraz. Czy coś takiego może Pan sobie skojarzyć? Ja bym chciał ją bogatą i szczęśliwą. I żeby żyła w zgodzie ze wszystkimi sąsiadami. A czy ten kraj przeszłości Pana jest właśnie taką Ukrainą, czy dzieciństwo tutaj przychodzi czasami Panu do głowy? Ja wierzę, że on będzie jeszcze taki szczęśliwy. Bo takie są obecne stosunki między narodami, które ideje o rodzie się tej wspólnej Europy później. Na pewno ona nie nastąpi za rok czy dwa i zanim nas przyjmą, ale już się coś tworzy. Tworzy się ta idea miłości jeden do drugiego. Weźmy dwa narody, które kiedyś Polska i Ukraina byli wrogo nasposobione. Polska pierwsza uznaje niepodległość Ukrainy, a to coś mówi. To łamie się powoli, może nie w takim stopniu jak Niemcy z Francuzami, ale coś następuje. Coś jest. Proszę Pana, czy patrząc dzisiaj na swoje życie, uważa Pan, że Pana walka w UPA i późniejsze przeżycia miały sens? Miały. Walka UPA, czy UH, czy Siczowych Stryciw, czy Kozactwa, czy wszystkich naszych tych śmierci nawet poniesionych ludzi, tych milionów, co zginęło. Ona będzie zawsze budzić tą dumę narodową i zarazem będzie przypominać, za co ludzie ginęli. Że oni nie ginęli za pieniądze, że ktoś im płacił, ale ginęli za to, że byli wszyscy wolni i szczęśliwi.